XX wieku, gdzie nauczyciel już nie uczymy na jednej izdebce, w której również i mieszkał, rozsuwa wieczorem meble, żeby jakoś się wyspać, ale już ma miejsce pracy w jednym obiekcie i miejsce zamieszkania. Ta izba lekcyjna z biblioteczką, no to miejsce pracy nauczyciela, a przez siebie pokój z kuchnią, to już mieszkanie nauczyciela. W tym czasie nauczyciel już jest osobą wykształconą, posiada ukończone seminarium nauczycielskie i w wiosce jest bardzo poważany. Już należy do tej elity wiejskiej, bo uczy, wychowuje, gra w kościele na organach, załatwia sprawy w sądach, w urzędach. Nie wszyscy jeszcze piszą, nie wszyscy czytają, a pan nauczyciel jest w stanie wszystkich pomóc. Jakieś odwołanie do sądu, jakieś podanko, gdzieś liścik prywatny napisać, przeczytać, prawda? Także jego pozycja jest taka dobra w tym czasie. I wyposażenie pochodzi z wiosek województwa opolskiego, a katedra z kolei też. I ona podkreślała, jak ważny i poważny jest zawód nauczyciela. I sobie nauczyciel jak stanął, no to już wszystko widział, chociaż nie było tak jak dzisiaj komórek i innych rzeczy, z którymi się dzieci pod łapką bawią, nadają sobie SMS-y, prawda? No to z kolei i była w tej szkole bardzo solidna dyscyplina, bo proszę Państwa, jak taki, proszę sobie siadać, jak takie powiedział się to pan nauczyciel miał taką dyscyplinę, że poprosił Wojtka na środek, kazał mu wystawić rączkę i Wojtek zebrał parę łapek. Jak ten Wojtek poszedł taki już skruszony na miejsce, usiadł i do końca lekcji był grzeczny, to był koniec kary. A jak rozrabiał dalej, to Wojtka przez łaskę i po kupie dostał. I dzieci się nie żalą rodzicom, że lanie było w szkole, bo mama czy tata jeszcze przyłożyli za to, że dziecko było niegrzeczne, a dzieci były sprytne. Po co jeszcze dwie kary zarobić więcej w jednym dniu? Ale proszę Państwa, jeżeli chodzi natomiast o takie inne kary jeszcze stosowane, to zdarzają się w klasie takie gaduły, które naprawdę nie potrafią wytrzymać tego gadu, jak trzeba być cichutko. No to ta gaduła w ten czas musiała chodzić z takim jezorem, prawda? I wszyscy tak mają tylko w klasie, jak pan założył, to tylko patrzyli. A jak wyszła na podwórko, to wołali skarże, pyta na kopyta, język lata i jak chłopata. Bo to z kolei było na skarże, pyta i na gadułę. A taki Wołtuś miał się nauczyć wierszyk o szkole, a jemu się zapomniało, albo nie chciał, a wierszyk był piękny, co to za dom, to jest szkoła. Do szkoły chodzi dziatwa wesoła, w szkole siada w ławeczce i uczy się na książeczce, a gdy praca skończona, do domu wraca dziatwa zmęczona, a Wojtek wyszedł na środek i coś tam bu 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 pod nosem, prawda? I pan już się tak zdenerwował, mówi, słuchaj Wojtuś, my musimy poważnie porozmawiać. Ty już chyba nie jesteś moim uczniem, nie wykonujesz moich poleceń, nie uczysz się, rozrabiasz, to ty chyba jesteś osłem. I mu ubrał takie ośle uszka, prawda? I proszę Państwa, Wojtek w takich oślech uszkach siedział w klasie 15 czy 20 minut. I w drodze do domu to dzieci też mu dokuczały, wołały za nim potem osioł, osioł. I proszę Państwa, ja jeszcze nie zaczęłam od tej takiej sprawy kar. Jeszcze taka kara była na dwóch kolegów, którzy się pobili. To mam w jednym woreczku kasztanki, a w drugim mam grosze. I trzeba było klęczeć 15-20 minut i jeszcze trzymać prosto rączki nad głową. Jak pan zauważył, że w łokciach tak opadają, to jeszcze dał książkę do trzymania. No a potem już ci koledzy, po prostu którzy się pobili, musieli się przeprosić wzajemnie, przeprosić pana nauczyciela, bo pan nauczyciel przecież nie jest sadystą, żeby lał dzieci, czy kurka zadawał, ale po prostu doprowadzili do takiego stanu. I tak bardzo nie lubię, jak niektórzy przychodzą, o, to jest szkoła, w której bito. Ja mówię, pamiętajcie do końca życia, że to nie jest szkoła, w której bito, tylko tu karano za niewłaściwe postępowanie. Ale tak rodzice przygotują, a dawniej to było, to w szkole dawniej to było. No i dzieci, kto tam się chcą popisać, to mi się nie za bardzo podoba na taki temat. A w ogóle jak się lekcja zaczynała, proszę Państwa, jak Państwo widzą, nie ma u mnie tego lampy netonaftowa prądu, więc trzeba było takim ręcznym dzwoneczkiem podzwonić. Jak dzwoneczek zadzwonił,
To nie tak jak dzisiaj hurmą dzieci biegną do klasy, mało co nie stratują tej nauczycielki, tylko dzieci ustawiały się parami, wchodziły po cichutku i nauczyciel nawet nie wchodził do klasy, tylko stał w siądku, przed siądku i zaglądał, jak wszystkie już siedziały na swoich miejscach i kompletna cisza była. W ten czas wchodził pan nauczyciel, witał dzieci, dzieci witały pana nauczyciela i zawsze była króciutka modlitwa. Wejrzy na nas wielki Boże, niech Twa łaska nam pomoże, byśmy grzeczni, pilni byli, dobrych rzeczy się uczyli. No a potem już się siadało, prostowało się plecki, rączki na blaciku, jak nie pisały, i trzeba było tam po prostu siedzieć, aż pan tam już kazał coś, jakieś zajęcia zadał. I proszę Państwa, w takiej szkole na jednej zmianie uczyły się aż 3 oddziały. Od 6 do 8, od 8 do 10 i od 10 powyżej 10. Ale proszę Państwa, te dzieci przychodziły na tą samą godzinę i o tej samej godzinie kończyły zajęcia. Więc jak te po prostu czytały czy rysowały, to z tymi pan miał zajęcia głośne, a potem na zmianę. I to po prostu najgorzej było, jak przyszedł koniec roku. Jeden nauczyciel w szkole, no kto może, jak promować, jak nie ma komisji, prawda, czy rady pedagogicznej, czy z kolei uznać, że ktoś skończył tą szkołę. No to w ten czas powołano komisję taką egzaminacyjną, w skład której chodzili najbardziej osoby uznawane na wiosce, czyli proboszcz, wójt, przedstawiciel majątków. Nauczyciel egzaminował, a to był zespół taki doradczy, prawda, dla tego nauczyciela. I jak już po prostu uznali, że dany uczeń po prostu kwalifikuje się, żeby go promować, to w porządku. Jak z kolei może opuścić szkołę, no to też w porządku. Nie było, proszę Państwa, żadnego, tak jak my mamy, że dzieci w czerwcu mają wakacje, a początek roku we wrześniu. Na okrągło się, od świąt Wielkanocy do świąt Wielkanocy. Żadnych wakacji nie było, tylko 4-tygodniowe ferie żniwne. Jak byłam z Boża dojrzewał, szkoła zamykała, prawda, już nie było nauki i 4 tygodnie ferie żniwne. No nie góry, nie morze, nie jakiś obcy kraj do zwiedzenia, tylko